Witajcie, widzowie, z tej strony Filo, a to 30 odcinek z gry Wiedźmin 1 i zaczniemy dzisiaj od oddania zleceń dla Belrada. Nie pomyślałem ostatnio, żeby po prostu kliknąć wskaż na mapie, żeby pójść do Belrada, oddać mu te zlecenia. Nie wpadłem na ten pomysł. Na szczęście teraz stwierdziłem, dobra, zanim zacznę odcinek, znajdę sposób, żeby oddać te zlecenia. No i odpowiedź przyszła szybciej, aniżeli można byłoby się tego spodziewać. O! To tym krasnoludzkim toporem mogliśmy walczyć z tymi krasnoludami ze Skojatel, bo one chodziły z tymi tarczami. Witaj, Wiedźminie. Przede wszystkim dziękuję za pomoc w banku. Chciałeś ze mną pomówić. Otóż niektóre z ostatnich decyzji Foltesta są dziwne. Znam go od bardzo dawna. Fałszywe pieczątki. Ktoś fałszuje królewskie edykty? Obawiam się, że to niestety prawda. Jednak pieczęć wygląda na autentyczną. Kto mógł ją wykraść Foltestowi? Ktoś naprawdę blisko króla. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj. Jakie bywaj? Czy zlecenia mam? Nie. Zakon Płonącej Róży jest ostatnio pierwszą władzą w... Ciekawe. Natomiast... Przychodzę w którego? No wiele. O kościach gra... Zapłacę. Akurat tyle mam. Oto twoja zapłata. 200 orenów. Jeszcze trochę rzeczy mam do oddania. Spokojnie. Zepchnąć na... Płacę za... Dobrze się składa. Weź to. Teraz dostaniemy 250 orenów. Dobra, czyli już 450 dostaliśmy. Jeszcze. Proszę. Oto. Teraz 150. Dobra, już 600 orenów. Zarobione. I pazury Kikimora. Zapłacę. Nie mam tylu. Liczę na... No, się zdziwiłem. Okej, czyli jeszcze pazury Kikimory, ale one nocą tu grasują. Nowy poziom. Fajnie, można tu wejść? O, można. O kurde. Chodzimy w miejsce, gdzie nie powinno nas być. Chyba, że się dostaniemy do Addy. I uzyskamy od niej odpowiedź. A nie, to było wyjście. Aha, bo tutaj też jest wejście. No dobra, dobra. Teraz udamy się po dziecko tego Albina, co broniliśmy przed tymi Bargestami, co tam jego matka chyba, czy ciocia jakaś tam umarła w pierwszym akcie, na początku, jak po prostu pojechaliśmy do Wiedźmy, to taka sytuacja miała miejsce i teraz właśnie po niego się udamy. O! Co robiłeś w domu tej Wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alwina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alwin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alwina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. Teraz się pojawia wybór, w którym mogę zabrać Alwina do Triss albo do Shani. Rozpadało się. Nie fajnie. No nic na to nie poradzimy. Musimy się której z nich posłuchać. Z czego no... Akurat faktem jest to, że Alwin ma coś tam rzeczywiście z tą magią do czynienia. I nieodpowiedzialne byłoby go pozostawiać bez opieki jakby. Magicznej, że tak to ujmę. Bo nie wiadomo po prostu, co się może wydarzyć. Jaskier. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami jej oczy. Jaskier,
W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. No. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Dobra, no nie spodziewałbym się, że Jaskier może nam kiedykolwiek w jakikolwiek sposób pomóc. Jednakże wychodzi na to, że rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Tylko nie wiem, czy jak nie przejdę przez te drzwi, to już on mi nie zniknie. Nie, jest, dobra. To git. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Zobaczmy, co tam się wydarzyło takiego. Szybciej! Tuż to się zdecydował. Porwać. A, po prostu z buta weźmy i dostajemy. No dobra. Bywa czasem i tak w życiu, tak. Chyba salamandra musi być, kurde. Wątpię, żeby ktoś inny odkrył, że to dziecko ma jakieś właśnie moce magiczne, a tylko o tym mógł przekazać zapewne Azarzrawet, że czuje tutaj jakąś magię. No ale dobra, no w takim przypadku to mamy argumenty dla Szani, że on no, musi być przez niebyle kogo chroniony. Tak, brosza salamandry, czyli to salamandry go porwały. No to nie, to definitywnie do Triss, to nie podlega wątpliwości. Trzeba go stąd wziąć jak najszybciej do handlowej części miasta, do której ciężko się dostać przeciętnym bandytom, po pierwsze. No i po drugie, tam jest czarodziejka, tak? Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Robi się. Ratunku! Ja nie chcę być z wami! O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko. Bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Nie no, czarodziejka najlepiej go ochroni. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Dobra, mamy salamandry. Sytuacja ogarnięta, możemy wyjść. Strasznie dużo fistechu mieli. No i oczywiście brocz swoich. Także się podziało. Nie wiem, czy iść do Szani wytłumaczyć jej. Ale dlaczego tak, czy... Okej, porozmawiać z Triss, dobra. To Szani później. Powiemy, jak się nadarzy okazja. Dlaczego? Dlaczego taką decyzję podjęliśmy? No ale no naprawdę tutaj... No nie, w Szani no nie ma możliwości się bronić przed tymi bandziorami. Babka, no... Może babka by rzeczywiście nie przypuściła z bandytów. No aczkolwiek... Niestety z przykrością muszę to przyznać, że babka jest mniej skuteczna w walce niż Triss możliwie. Tak. Oczywiście nie jestem pewny, tak nie chcę osądzić, bo babka wiem, że jest mocna, ale
Na to, na kogo nic znam, tak? Postawiłem. Jeszcze się okaże, że Jaskier tutaj nie dotarł. Nie, dobra, dotarł. No to nie, to Jaskier się podpisał. Muszę przyznać. O co chodzi? Co to za czary? Geralt? Jeśli chodzi o Alwina... Alwin jest bezpieczny? Tak. Jaskier go przyprowadził i powiedział, co się stało. Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czy Shani wie? Nie? Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. Załatw to raz na zawsze, proszę. Spróbuję, chociaż wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Geralt? Fakt. Fakt. Totalnie. Totalnie tak, tak bym wolał to rozwiązać. To będzie ciężki. Ciężka przeprawa. W każdym razie rozdajmy sobie talenty za ten czas. Może Shani nas nie zabije totalnie, jak się tutaj ulepszymy. Odporność na powalenie. To się może przydać, bo powalenie nas stunuje, no i chyba w międzyczasie dalej ktoś może nas bić, jak jesteśmy powaleni. Tutaj jeden stalowy został. Tutaj jeszcze mogę. Okej. Okay. I srebrny przeznaczymy, proszę państwa, na... Dobra, tam ciekawi mnie, co to będzie, więc to sobie ulepszymy. I git. O! W ogóle jakiś krasnolud do Zachin Smart, z którym możemy porozmawiać. Witaj, białowłosy. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Smart Zachin, z zawodu dentysta. Geralt z Rivii, jestem Wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem. Prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Nietypowy. Nietypowy quest. No ale dobra, no. Nie przeszkadza mi tam wyrwać czasem. Nawet jakiegoś potwora, zębiska. Brakuje w ogóle mi tylko 500 do lepszej zbroi. Także fajnie się tu kreuje sytuacja. Tylko kurde, gdzie jest dom Shani? Chyba tam. No, 500 zł mi brakuje do lepszej zbroi. Także już prawie. Myślę, że na Skojatel. Wynoszę się stąd. Gdzie to jest? Na Skojatel i na. Ludzie to dziwne. Na Salamandry już będziemy lepiej wyposażeni. Babunio, wypuścisz mnie, babunia? Tak, babunia. Tutaj mam permanentny wstęp do niej. Dobra, tutaj będzie ciężka bitwa. Będę moim celem jest wytłumaczyć, że po prostu tam będzie bezpieczniejszy. Geralt, wszystko w porządku? Kurde, ofensywnie to brzmi. Postanowiłem, że chłopak zostanie u Triss. Tylko ona umie zapewnić mu bezpieczeństwo. Ty kłamliwy gadzie! Jak mogłeś? Wiem, rzuciła na ciebie urok, a ja głupia chciałam ci się oddać. Precz z moich oczu, nie chcę cię znać. Kurczę, głupio. Głupio wyszło, no. Czego chcesz? Chciałem pogadać. Po tym, co zrobiłeś, nie jesteś mile widziany. Wracaj do swojej pięknej czarodziejki. Kurczę, Shani się trochę wkurzyła, no. Niełatwo jest być Wiedźminem, tak? Wysiadłem tutaj, gdzie być powinna Triss, ale jej nie ma. Natomiast mamy teleport u niej. Ciekawe, czy coś możemy zrobić. A! O! O! Bardzo fajne. To warto pamiętać, że mamy coś takiego. Natomiast, kurczę, nie ma Triss. No ale dobra, możemy pogadać z Alwinem, jak się czuje.
Naucz mnie walczyć. Nauczę cię, jak będziemy sami. No można byłoby go coś tam poduczyć, nie? No, patrząc na to, że jest łakomym konuskiem dla wielu przestępców, to... Warto by było, żeby jakieś tam podstawy znał w sumie, nie? No i jest. Triss, co by poszło, jak gdyby nigdy nic do Narakortu. Może z nią pogadamy. Wiedźminie? O co chodzi z tą starszą krwią? To długa i zawiła historia. Opowiem ci ją w skrócie. Pewna elfka, Lara Doren Epsiadal, była specjalnie przygotowanym ładunkiem genetycznym, rezultatem wieloletnich prac. W połączeniu z innym ładunkiem elfim miała urodzić bardzo specjalne dziecko. Tak się jednak nie stało. Lara zakochała się w Kregenanie z Lot, ludzkim magu. Potomkowie Lary i Kregenana, tak zwana starsza krew, okazali się trudni do upilnowania. Czarodzieje stracili kontrolę nad niezwykłym genem. O kurde. Czyli podarowałem właśnie prezent czarodziejom. Triss, w sprawie chłopca. Nie teraz, kochanie. Ściany mają uszy. Porozmawiamy w domu. No to kurwa, do niego wróć. Bywaj. Nic, jak ona nie chce pójść do domu. To ja sobie pójdę do Siemki na pogaduchy o salamandrze. Swoją drogą jestem ciekawy, kurczę, czy właśnie nie... Czy to, o czym nie... Czy Alvin nie był tym, o czym rozmawiała Triss z... tą czarodziejką przez to, ten teleport, to lustro, ale trudno. No nic. Nic na to nie poradzimy. I tak... Potrzebujemy jej pomocy w sprawie salamandry, tak. Piękny był ten minstrel. Znaczy w sumie nie wiem, czy potrzebujemy. No powoli zaczęło wszystko się układać, paradoksalnie. No już miałem Azara, Javeda i Magistra w jednym miejscu przed sobą, tylko wykonali cios poniżej pasa, że nie wyszło. No i też tam wiedzieliśmy, że znajdują się ci źródkowie w zimie handlowej już, przez to, że mówił o tym przy nas Azar Javed. Mimo, że jakimś trafem by się udało ich tam samemu znaleźć, no ale możliwe, że Triss, z pomocą Triss będzie to prostsze. W sumie nie wiem, czemu tędy biegnę, ponieważ Siemko jest chyba w loszku w sumie. Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Nie poluję na ludzi. Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. No. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Ciekawe, skąd co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Dobra. Coś tam powiedział niby. Przydatnego, Siemko. Zapowiada się, że jednak chyba w tym odcinku nie powrócimy na bagna.
takim wypadku, no ale to trudno, no. Najwidoczniej przyszły możliwe, że spędzimy cały na bagnach. A czekajcie w sumie, bo oni już powinni chcieć ze mną ten. O co chodzi? Handlować. Może. Przyjaciele Zygfryda zawsze są mile widziani. Jeśli chcesz coś kupić, po... No co? Tyle samo kosztuje u nich. Carmen nie ma. Ważna sytuacja, może jest w środku. Jak... dziwne, kurczę. Zniszczony regał. Nie mówcie, że ktoś... ośmielił się napaść miejscową pani lekkich obyczajów. No. A jednak chyba coś, kurde, się stało. Rzeczywiście. To możliwe, że tutaj jakiś quest będzie z tym związany. Bo widzę, że coś się tutaj podziało. A Carmen nie ma w jej standardowym dość miejscu. Konrad, oj, pamiętam Konrada z questa z winem. A Munro coś ma do powiedzenia? Dajcie mi się w końcu wyspać. Okej. Tak? Trzeba się z nim napić, żeby się czegoś dowiedzieć. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby to. Może jednak... Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. No nic. W każdym razie chyba będziemy musieli stoczyć pijacki pojedynek z Konradem. Tylko nie wiem, na jakie alkohole. Ten proceder będzie się odbywał. Chyba, że baraninę w sumie zapytamy. Czekajcie. Bo alkohol to nie rozwiązanie, a może baranina coś niecoś wie. Co jest? Baraniny też ktoś napadł? Nie, niemożliwe. Kurde, dziwnie. Dziwnie się tu dzieje w tym mieście. Jakieś porwania? Czy o co chodzi? Czy po prostu chwilowo nie ma tych ludzi? Nie wiem. No nic, pójdziemy się napić z Konradem i może on nam da odpowiedzi. O tutejszej sytuacji. Albo może najpierw się prześpię. I potem ewentualnie się... Chcę. Napijemy, jak rzeczywiście będzie to wymagane. Czas minął. A jak nie było nikogo, tak dalej nie ma. O, i dentysta zamieszkał tam, gdzie był detektyw. O, Kikimora. Przynajmniej spotkaliśmy w końcu takową. Zobaczymy, czy coś mogę z niej zbierać, czy będę musiał o nich coś przeczytać. Ona mnie truje? Nie wiem. Kurczę, no niestety muszę jakąś książeczkę przeczytać o Kikimorach, bo nie mogę z nich rzeczy zbierać. To wiem, co przynajmniej mogę zrobić. To rzeczywiście by się przydało. Chyba będziemy musieli przesunąć kupno zbroi w takim wypadku. O. Właśnie wylałam słynny biały sos z szefa kuchni na czerwone rękawiczki jakieś zamulki. Wleciała z krzykiem, czuję, że będą kłopoty. Może mogę ci pomóc. Ciekawe jak. A ja jakieś rękawiczki mam? Mam takie rękawiczki. Naprawdę. Mam je gdzieś. Właśnie. Spokojnie, już biorę od karczmarza. Miałem gdzieś takie rękawiczki, albo przeczytałem u handlarza, możesz są, czekaj. Dziwne, myślałem, że mam. Dobra, to nic, to pieniądze jej mogę dać na te rękawiczki. Koteczku, nie bądź taki... Aha. Quest zniknął, tak? Chcę odpocząć. Tak. Kurde, dobra, trudno. Cóż, nic z tym nie zrobimy. Do południa i o południu Tris powinna być u siebie. Tris, mam nadzieję, że jesteś, masz szczęście. Geralt? Rozmawiałem z Shani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać o przyszłości.
o nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. Mhm. No i Jaskier. Hej, Geralt, jak Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po Buinę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Dobra, no, odcinek uratowany, bo miałem zaraz kończyć. Ale Jaskier i Zoltan... To są prawdziwi przyjaciele, tak. Czołem, Zoltan! Witaj, Jaskier! Czołem, Geralt! Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybę, dysonansom! No nic. Ciekawa sytuacja. Pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem. Triss to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem Wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. No fajna pogawędka. Ech, mocna psiajucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocne. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny,
ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Ale ja, Schier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz, o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Geralt, jedyną formę rodziny, jaką może założyć, to po prostu być mężem, ale dziecka nie będzie miał. Jeśli chodzi w ogóle o rodzinę, to Geralt przecież jeszcze u Yennefer, tak, jest zadłużony miłością. Może teraz aktualnie nie pamięta, że w ogóle istnieje ktoś taki jak Yennefer, ale tego co pamiętam, to w książce był moment, gdzie Geralt chyba u Gina nawet składał życzenie, by zawsze z Yennefer tam do końca życia był, jakoś tak, nie? Także tutaj ciężka sytuacja nam się maluje, chociaż gra jeszcze nam nie wspomniała o czarodziejce Yennefer. No, jest też duża część osób, która gra w Wiedźmina nie czytając książek. Więc jakbym się teraz udupił, że Triss chce być i by się później pojawiła Yennefer, to raczej gra da nam jakieś pole manewru. Mimo wszystko jednak, no wiadomo, że by chciał, tylko nie jestem pewien, czy z tą czarodziejką, no. Bo Ciri, można powiedzieć, że jest przywanym dzieckiem Geralta i Yennefer, tak? Ja bym jednak mimo wszystko przez to nie gdybał. Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać. Ha! Wiedziałem! Nie podniecaj się, Jaskier. Po prostu mam wątpliwości. Tylko głupiec ich nie ma. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Diabli nadali. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. Dobra, to będzie śmieszne. Coś mi się wydaje, dlatego. Mają tam krasnoludzkie kobity? Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Mówię ci, nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. Jeszcze kolejka na drogę. Nie wiem, czy nas puszczą, nie? Takich zapijaczonych. Dom Triss. Oj, to nie jest bordel. To nie jest bordel. Mam pójść do Triss, czy o co chodzi? Taki napruty. Nie wiem, czy mnie nie wywali z domu przypadkiem. Aha, chyba że Geralt już był w burdelu. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Już ewakuuję. No możliwe, że byliśmy w tym bordelu. Skoro nad ranem przyszliśmy. To jest taka opcja. Tylko po prostu nic z tego nie pamiętamy. Nie rozpieszczasz go zanadto? Nie chcemy, żeby wyrósł na rozkapryszonego Bachora. Jak rozpieszczam? Powiedziałem tylko, że go nauczę. Chciałbym mieć małego pieska. Oj. No, to ciężko. Przy naszym trybie życia nie możemy mieć pieska. Jesteś niedobry. Mógłbym go przytulać. Kurde, nie wiem czy... Z drugiej strony... Miał odskocznię fajną. No ale tam i tak była opcja, że kiedyś kupię.
A też nie sztuką jest naobiecać wszystkiego i później się z tego musi tłumaczyć, tak? Jaskier, pamiętasz może? Geralt! O, powiedz mi coś więcej. Nie pamiętasz? No, dobra. Pamiętasz. No nic. Bo zostaje po prostu tajemnicą, co się wydarzyło w bordelu. Dobra. To co? To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No nie wydarzyło się dzisiaj za dużo w porównaniu do poprzednich materiałów. To poprzeczka... No... Śmiem twierdzić, że jest nie do przebicia. No chyba, żebym zrobił jakiś ultra odcinek, gdzie bym normalnie cały czas questy napieprzał, ale... No są też takie nudniejsze, tak? Znaczy tutaj mieliśmy fabułę po prostu ciekawą. Ciekawą pogadankę z Zoltanem i Jaskrem. No nic. Życzę wam miłego dzionka, wieczorka. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i... Cześć!